Poranna rozmowa Radio Opole. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Gratuluję wyboru. Bardzo dziękuję. I mam takie pytanie. A czy pan pamięta, co zdecydowało, że pan zdecydował się ileś tam lat temu wstąpić do związku zawodowego? Właściwie to chyba trzeba mieć duszę społecznika. Ja z samego początku, kiedy wstępowałem do związku, kiedy zaczynałem przygodę ze związkiem, ale to można ciężko nazwać przygodą, to w zasadzie przyświecała mi taka idea pomoc ludziom i praca dla ludzi. I tak to trzeba powiedzieć. I taką duszę społecznika miałem zawsze. Byłem i prezesem klubu sportowego i związek zawodowy traktuję w zasadzie w kategoriach przede wszystkim pomocy ludziom. I tak naprawdę będzie chyba cały czas. A co pan mówi, gdy spotyka pan młodych ludzi i oni się zastanawiają, czy warto się zapisać do związku zawodowego? No, młodych ludzi ja przekonuję, ale i przekonujemy my jako region. I z tego właśnie tytułu utworzyliśmy regionalną sekcję młodych w regionie Śląska Opolskiego. No właśnie po to, żebyśmy mogli pokazać, że Związek Zawodowy Solidarność to ideologia, bo to też bardzo piękna ideologia, ale przede wszystkim, bo tu trzeba zachować pewne proporcje, to jest pomoc ludziom i naprawdę w swoich karierze zawodowej taka pomoc każdemu chyba pracownikowi będzie potrzebna, a szczególnie młodym ludziom, którzy rozpoczynają kariery zawodowe, którzy zaczynają swoje prace i tak naprawdę potrzebują pomocy, ale oprócz pomocy, to również też uzupełnienie im czasu poprzez różne, różne inicjatywy, które pozwolą na to, że oni mogą się gdzieś tam znaleźć właśnie w Solidarności. No bo jak nie będzie młodych, to w perspektywie tam kolejnych lat to nie będzie związku. Ale oczywiście, to jest właściwie to jeden z głównych punktów programowych naszych w tym, na tą nadchodzącą kadencję. Dlatego i cały czas powtarzamy, ja też mówiłem to delegatom na zjeździe, że tak naprawdę stawiamy na młodych, ale nie zapominamy o doświadczonych działaczach związkowych, którym się należy odpowiedni szacunek, ale też korzystać z ich doświadczeń. A młodych wciągać. I dlatego też myślimy też na tej kadencji, żeby taką mieszankę młodości z doświadczeniem stworzyć. Mhm. I myślę, że tego przykłady będzie widać. Mhm. Ale ostatnio zmieniono prawo po to, by skuteczniej chronić działaczy związkowych. To rzeczywiście jest taki problem? Bardzo duży problem. My szczególnie odczuliśmy to w ostatniej kadencji w regionie Śląska Opolskiego, kiedy dwóch naszych przewodniczących, dwóch działaczy związkowych w Cegielni Kozłowice i w Asa Ablo i Dobrzeń Wielki zostało zwolnionych z pracy za działalność związkową. O ile sprawa w Kozłowicach skończyła się ugodowo, ale przewodniczący nie miał wyjścia, to sprawa Asa Ablo, i o tym bardzo chciałbym też powiedzieć, toczy się dalej. Chłopak jest przewodniczący, jest półtora roku bez pracy. Trwają sprawy sądowe. Pracodawca wynajmuje kancelarie prawne specjalnie po to, żeby pokazać swoje racje. Nie traktuje go jako przewodniczącego. Pozbawił go wszystkich praw związkowych. Jest bez pracy w tej chwili. Ale to jest największy problem jest właśnie z tymi prywatnymi firmami, czy na przykład fabrykami, jakimiś wielkimi zakładami? Tak, oczywiście, że w sferze tej prywatnej jest to największy problem, ponieważ instytucje, czy zarówno budżetowe, samorządowe, moim zdaniem dbają o wizerunek bardziej, o wizerunek ten medialny. I dlatego ten problem pojawia się częściej, w moim przekonaniu, oczywiście częściej w sektorze prywatnym. No bo właściciel może mieć takie poczucie, no stworzył firmę od zera, jest jej wyłącznym właścicielem i przychodzi tutaj jakiś działacz związkowy, no i zaczyna mu przestawiać te klocki. Ja rozumiem. Ja cały czas mówimy o tym i przecież po to są również z tych całych szkoleń w naszym związku, że budowanie pewnej strategii, trzymanie się prawa, bo tak naprawdę to jest też bardzo istotna sprawa, żeby przestrzegać przepisów prawa i związkowego, ale też ogólnokrajowego. Ale niejednokrotnie pracodawcy nie dbają o to prawo, dlatego że ich koszt zwolnienia pracownika i ewentualnych kar sądowych nie wychodzą z ich kieszeni, tylko ze spółek. No właśnie, więc może tutaj też trzeba byłoby zmienić prawo, żeby bezpośrednią odpowiedzialność za takie złe decyzje ponosił właściciel. Pewnie tak, ale panie doktorze, wiemy doskonale, że każda zmiana prawa to jest zasada kropla drąży skałę. I tak naprawdę to, co w tej chwili Komisja Krajowa na czele z Piotrem Dudą doprowadziła do, moim zdaniem, do dużego sukcesu, gdzie będzie większa ochrona działacza związkowego i nie zostawienie go bez środków do życia po pewnej decyzji sądu w krótkim czasie oczywiście,
powoduje to, że już jest krok do przodu. Natomiast to, co pan rektor mówi, owszem, ale tak jak mówię, to nie trwa miesiąc. Mhm. A jak pan ocenia skuteczność działania związków zawodowych właśnie w takich sporach, chociażby z pracodawcą? Mam tutaj takie badanie CBOS-u. W 2013 roku 57% Polaków uważało, że związki zawodowe są raczej nieskuteczne, a w zeszłym roku ten odsetek był już o 20% niższy. Czyli chyba jednak zaczynają Polacy doceniać skuteczność związków zawodowych. Myślę tak. I to chyba się też wiąże, może te liczby nie są za wysokie, bo generalnie w Polsce nie jest za wysokie uzwiązkowienie w zakładach pracy. Tak, i to jest duży problem. 10,5%. To jest bardzo duży problem. Problem dla związków zawodowych. My oczywiście... Ustawa o związkach zawodowych mówi, że związek zawodowy broni wszystkich pracowników, ale tak naprawdę to związkowiec niejednokrotnie płaci wysokie składki, odkłada na działalność związku, odkłada na prawników, odkłada na doradztwo prawne, na inne ekspertyzy, a z tych właśnie negocjacji, sporów zbiorowych, o których pan mówi, korzystają wszyscy pracownicy. I być może, gdyby związkowienie było większe, bo związkowcy na pewno to czują. Oczywiście w środku związku są głosy krytyki. To nie jest tak, że związkowcy są bezkrytyczni. Związkowiec krytykuje przewodniczącego organizacji zakładowej, ponieważ oczekuje więcej. Krytykuje regiony i też związkowcy krytykują nieraz Komisję Krajową, chociaż robi się dużo. Tutaj ostatnia wypowiedź Piotra Dudy, który mówił, że nie jest wszystko za wszelką cenę, nie wszystko albo nic, to jest dobra zasada. Trzeba po prostu generalnie negocjować i wyciągać dla pracowników jak najwięcej przywilejów i też rzeczy, które mają być niezabrane. No, na przykład w grupie oświatowej, gdzieś mówić o karcie nauczyciela, więc trzeba bronić pewnych rzeczy i pewnych przywilejów. No, ostatnio udało się wam jako związkowi wynegocjować zupełnie przyzwoitą pensję minimalną chociażby, prawda? Ale też jest zapowiedź tego, że więcej pieniędzy dostaną pracownicy budżetówki, na przykład pracownicy DPS-ów. To chyba jeden z sukcesów. Panie redaktorze, i tak, i w przekonaniu moim jest to sukces. On jeszcze, można powiedzieć, te całe procedury nie są zakończone, ponieważ wiele tych rzeczy, które wynikają z porozumienia, muszą się zakończyć ustawodawstwem pewnym, chociażby emerytury stażowe czy niewygaszanie emerytur pomostowych. Ale wiele rzeczy, takich jak dodatek do DPS-ów, do pracowników w DPS-ach, którzy naprawdę mają wynagrodzenia minimalne i często to minimalne wynagrodzenie jest uzupełniane różnymi nagrodami, premiami i innymi składnikami płacy, jest bardzo dużym krokiem do przodu. Z tym, że nasi związkowcy oczekują zmian systemowych. Dla naszych związkowców oczywiście pewnie gdzieś tam głęboko w duszy i w sercu jest to sukces, ale tak naprawdę artykułują to porozumienie jako oczekują kontynuacji. Oczekują tego, żeby to weszło w zmiany systemowe. Oczywiście tutaj to już jest poza jakby nami. Komisja Krajowa dalej będzie pewnie w tym temacie negocjować. No ale jest traktowana jako partner. Ale ja, panie redaktorze, chciałbym powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. O bardzo ważnej rzeczy, której tu często nie mówi się w mediach. Jeżeli chodzi o zakłady energochłonne, które poprzez te właśnie które założenia unijne dotyczące klimatu szczególnie są właściwie na skraju bankructwa, wiele zakładów pracy. I to właśnie poprzez te porozumienia Związku Zawodowego Solidarność, podkreślam Solidarność, doszło do poszerzenia katalogu zakładów energochłonnych, którzy otrzymali rekompensatę za zwiększone ceny energii tylko elektrycznej, energii, nośników energii w zakładach pracy. I tak otrzymały zakłady od kilku milionów w województwie opolskim do kilkunastu milionów, a dla przykładu Mittal dostał 253 miliony, więc można powiedzieć, że jest to ogromny zastrzyk dla przedsiębiorców, którzy dzięki temu, myślę, nie będą zwalniać pracowników, ale ja nawet myślałem, że pracownicy staną się beneficjantami tych środków. Niestety tak się nie stało, ale to już jest inny temat. Ale droga do dalszych negocjacji jest otwarta, ale ta transformacja energetyczna to również wyzwanie dla związków zawodowych, prawda? Ogromne. To znaczy... Poszczególne sekcje branżowe, bo tutaj to jest znana sprawa, Związek Solidarność, nie tylko regiony, Komisja Krajowa, ale również sekcje branżowe. Sekcje branżowe w ogóle walczyły cały czas, żeby ten projekt Fit for 55 nie wszedł w życie. Natomiast chyba to już jest sprawa przegrana. My w tej chwili musimy mówić i walczyć, jak najmniejszym kosztem przejść tą transformację. Ten temat jest bardzo szeroki.
Więc tutaj, no to w bilionach. Są koszty w bilionach, żeby Polska przeszła na takie elementy, na przykład nośników energetycznych, które sobie wymarzyła Unia Europejska. No, ten przemysł energochłonny to są dziesiątki, jeśli nie więcej, miejsc pracy, o które trzeba będzie zawalczyć. I to jest tutaj rola dla związku zawodowego, oczywiście. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dariusz Brzęczek, nowy przewodniczący zarządu NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Opolskiego, był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Cała rozmowa na radio.opole.pl.